Dzień dobry, w studiu były premier, szef SLD, Leszek Miller. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oglądaliśmy tutaj, że foki są szkolone na wschodzie Rosji. Będzie focza armia. Na razie jest komando foki, a w niej na razie tylko dwie foki, taki zalążek. I pan się bardzo zdziwił. No zaskoczyła mnie pani. Foki? Słyszałem onegdaj o próbach wykorzystywania delfinów do prowadzenia rozmaitych akcji wojennych. No, o fokach nigdy nie słyszałem, ale wie pani, foki nie robią specjalnego wrażenia, bo są miłe, sympatyczne, gdyby to były krokodyle. O, ale o to krokodyle. Chodzi, o to chodzi, że taka miła, sympatyczna może zrobić przeciwnikowi coś złego. Ale to krokodyle to budzą respekt swoim wyglądem, prawie prawda? Jeszcze jak otworzą paszczę, to w ogóle ten rząd takich zębów, już nie mając o rekinach, no. Ale widzę, że na świecie się eksperymentuje, no szkoda. W Polsce też się eksperymentuje. Pani Magdalena Ogórek, taka miła, sympatyczna i też chyba zrobiła krzywdę SLD. Nie? Krzywdę... Proszę pani, ze strony SLD to był zamiar, żeby przekazać sygnał, iż orientujemy się na nowe pokolenie, młode pokolenie Polaków, to bardziej europejskie, że inni mówią o tym, że trzeba pomagać kobietom w ich awansie politycznym czy zawodowym, a my to robimy. I mimo, że wynik jest niezadowalający, to ja uważam, że dalej trzeba próbować, bo co próbować dalej? Otwierać się, tak. Dlatego, że na przykład w okresie polskiej transformacji tylko trzy kobiety ubiegały się o najwyższy urząd. W roku 95 pani Gronkiewicz-Waltz uzyskała zresztą bardzo słaby wynik, tam 1 chyba i 2%. Czyli jeszcze gorszy niż pani Ogórek. Owszem, 10 lat później pani Bochniarz z wynikiem chyba około 3%. No i kolejne 10 lat później, w 2015 roku, pani Magdalena Ogórek. No jest pytanie, czy kolejna kobieta pojawi się za kolejne 10 lat? Ale na razie jest pytanie, czy nie ma pan wrażenia, że zagrał pan w rosyjską ruletkę i niestety pan przegrał? No przegrają wszyscy ci, którzy nie usadowią swojego kandydata na fotelu prezydenta Rzeczypospolitej. Ale jedni przegrywają bardziej, a drudzy mniej. Chyba no, pan przegrał bardzo. Zgadzam się, ale niech pani zwróci uwagę, że pani Magdalena Ogórek nie jest na ostatnim miejscu, więc ja rozumiem troskę mediów, i to jest które powód, się szczególnie interesują. I to jest powód do radości? Nie proszę pani, jakiej radości. To jest stwierdzenie faktu. No, ale że, to chyba dobrze, że media się interesują Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Tak, tylko dosyć selektywnie, bo na przykład nie słyszę, żeby się interesowali wynikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale wiadomo, że Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze ma słabe wyniki w wyborach prezydenckich. Oni sami mówią, że tu w ogóle nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby jakoś te żeby te swoje idee, hasła przeprowadzać do wyborów parlamentarnych. Pani wie, że tak nie jest. Po prostu SLD jest przedmiotem, od wielu lat zresztą przedmiotem szczególnej uwagi. Mamy wielu przyjaciół prawdziwych i wielu wrogów. Ale chyba pan nie powie, że wynik Magdaleny Ogórek jest rezultatem nieprzyjaciół w mediach. Wiele lat temu skonstruowano tezę, że Sojuszowi Lewicy Demokratycznej mniej wolno i dalej niektórzy uważają, że tak jest. Proszę pani, my dopiero przystępujemy do analiz. Panie premierze, nasza rozmowa schodzi na... Wczoraj dopiero zostały ogłoszone oficjalne wyniki, więc będziemy je teraz analizować. Jedno jest pewne, jedno rzuca się w oczy, że pani Magdalena Ogórek startowała z bardzo dobrego poziomu. Miała w sondażach 6-8%, teraz ma mniej. I oczywiście bardzo ważnym pytaniem i odpowiedzią na to pytanie jest to, dlaczego tak się stało, co się stało w ciągu tej kampanii wyborczej, że zamiast iść w górę, ten wynik został obniżony. A pan bez tej analizy dogłębnej, szczegółowej wie, co się stało? Ja przypuszczam, że jednym z powodów było to, że pani Magdalena Ogórek bardziej akcentowała swoją niezależność,
swój brak związku z partiami politycznymi, w tym także oczywiście z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. I jak rozumiem, to był taki zamiar, żeby zwrócić się do innego elektoratu z przypuszczeniem, że elektorat SLD i tak będzie głosował na panią. A tymczasem 30% tak wynika z badań. Tym samym tak się nie stało, ale to też jest dowodem na to, że takie opowiadania, jak ja słyszę, że wynik pani Magdaleny Ogórek to jest wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że jest po prostu nieprawdziwy, dlatego ale Sojusz Lewicy Demokratycznej nie miał innego kandydata, więc no dobrze, trzeba ale ja patrzeć mówię, na to, jak na wynik Sojuszu. No nie, dlatego, że jeżeli 30% wyborców SLD głosowało na panią Magdalenę Ogórek, to znaczy, że poparcie dla SLD jest wielokrotnie większe, tylko trzeba je uruchomić, trzeba zmobilizować nasz to jest wersja wyborców optymistyczna. I to zrobimy, proszę pani. Bo pesymistyczna jest taka, że elektorat jest niezdyscyplinowany. Ale niech pani na mnie nie krzyczy. Ja nie krzyczę. No, takie mam wrażenie. Przecież ja jestem jak ocean łagodności. Tak, jak taka foka, o której mówiliśmy. Może nie brnijmy w to. A na co się... Dobrze, nie brnijmy. Więc chciałem jaka powiedzieć... Jaka była umowa z panią Magdaleną Ogórek? Chciałem powiedzieć, że to nie jest znak równości między tym wynikiem a wynikiem SLD. Że teraz w kampanii wyborczej my musimy uruchomić, zmobilizować nasz elektorat, a także skierować ofertę do innych ugrupowań czy osób kojarzonych z lewicą, skonsolidować to środowisko i spróbować utworzyć jedną listę wyborczą, bo wtedy po prostu posłów lewicy, posłów SLD będzie zdecydowanie więcej. Zaraz porozmawiamy o tym środowisku, o tych środowiskach, o lewicy, ale jeszcze wcześniej chciałabym zapytać, czy w momencie, kiedy państwo wysuwali kandydaturę Magdaleny Ogórek, umawiali się państwo na coś z kandydatką? Proszę pani, to było oczywiste. Przecież pani Magdalena Ogórek uczestniczyła w dwóch posiedzeniach Zarządu Krajowego. Najpierw na tym posiedzeniu, które rekomendowało jej kandydaturę, a potem w trakcie kampanii wyborczej. Przecież odbywała się konwencja SLD w Ożarowie. I te wszystkie wydarzenia odbywały się w bardzo dobrej atmosferze. Bez żadnych wątpliwości, jak ta kampania będzie wyglądać. Czyli ona dopiero w pewnym momencie przestała być kandydatką SLD. Stała się niezależną popieraną przez SLD. Pani Ogórek była zawsze. Natomiast prawdopodobnie, to musi być oczywiście zbadane, zabrakło takiej większej koncentracji na takich tradycyjnych postulatach SLD, postulatach programowych. I tutaj pewnie należy szukać wytłumaczenia tego, co się stało. Ale jak powiadam, no, ten proces analiz dopiero zostanie uruchomiony. Konsekwencje czekają członków sztabu wyborczego Magdaleny Ogórek? To wszystko należy do władz statutowych, które się zbiorą w sobotę. Natomiast mi zarząd, najbardziej... Tak? Się zarząd, zbiera. Tak. Mnie najbardziej razi coś innego. Otóż co chwila słyszę w mediach działaczy SLD, którzy chwalą się, że nie głosowali na panią Magdalenę Ogórek. Więc to jest przykład takiej nieuczciwości, dlatego że nie można mieć pretensji, że wynik jest zły, jednocześnie mówiąc, a ja nie głosowałem, bo... Gdyby zagłosowali działacze, to byłby on znacząco lepszy? Proszę pani, gdyby cały elektorat SLD zagłosował, to byłby ten wynik zdecydowanie lepszy. Tylko ja mówię o takiej postawie, która jest przykładem nielojalności, a lojalność i taka elementarna uczciwość to są wartości ważne w polityce. Nie wolno od nich tak sobie abstrahować. To co z tą listą wspólną lewicy? Kogo by pan widział na tej liście? Nie mówię o nazwiskach, ale mówię o środowiskach. Gdzie należy szukać tego sojuszu? Proszę pani, to w dużym stopniu zależy od kwestii programowych, dlatego że wybory to nie są tylko kwestie personalno-organizacyjne, ale przede wszystkim musi być podjęty wysiłek ustalenia jakiegoś minimum programowego i wokół elementów tego programu należy się skupić. Na przykład dla nas będzie miało duże znaczenie akceptacja kwestii 67 lat wieku emerytalnego. No, ktoś, kto akceptuje, że kobiety będą przechodziły na emeryturę w wieku 67 lat, no nie może być przez nas traktowany jako ewentualny partner.
To najlepszy byłby sojusz z PiS-em. Druga teza, na lewicy jest bardzo wielu ludzi, którzy uważa tak samo. Druga teza to to, że nierówność znaczy niesprawiedliwość i działania, które muszą być podjęte, żeby nie było takich różnic dochodowych i w położeniu wielu polskich rodzin. Bo ja wiem, że to się staje niebezpieczne. Trzeci stop prywatyzacji służby zdrowia, bo szpitale nie mogą być fabrykami, na co się w tej chwili już do czego doszło. Czy edukacja no to tak, przecież ale nie kto powie. Będzie zakreślał te ramy i rozdawał karty? Niektórzy uważają, że pan powinien odejść, że to nie pan powinien nakreślać te ramy. Ja zależę tylko i wyłącznie od ciał statutowych SLD, a nie od rozmaitych osób, które... Nie zależy pan od Napieralskiego. Oczywiście, że nie zależy. No właśnie. Które to osoby, jakby mogły, to dawno by już zakopały SLD do ziemi. No ale chyba nie na pewno, proszę pani, nie zależy od wrogów SLD. Zależy tylko i wyłącznie od przyjaciół SLD. Ja wiem, że pan się denerwuje, kiedy się go cytuje, ale on mówi, że SLD nie jest stracone, ale nie powinno iść do wyborów pod własnym szyldem. Ludzie SLD bez Leszka Millera właśnie powinni tworzyć tę nową formację. Proszę pani, SLD jest wyniszczony polityką Napieralskiego. I jak Grzegorz Napieralski chce tworzyć nową partię polityczną z gazetą wyborczą czy z kim innym, to niech po prostu to robi. Z gazetą robi. Wyborczą? No tak, no takie odnoszę wrażenie. No, przez całą kampanię Grzegorz Napieralski atakował panią Ogórek. Nie pomagał, przeszkadzał. To teraz nie może mieć pretensji do tego, że jest taki wynik, jaki jest. Chce iść własną drogą, niech to zrobi, niech się zachowa dzielnie, odważnie, a nie ciągle tylko będzie szkodził SLD. A inicjatywa lewicowych profesorów panu jakoś przypadła do gustu? To coś dobrego? Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie wiem, że coś takiego się ma odbyć. W tym tygodniu, zdaje się, ale nic więcej na ten temat mi nie wiadomo. A co pan zrobi 24 maja? Zostanie pan w domu? Oczywiście, że nie. Będę głosował. Ale oddając głos ważny? Oczywiście. Na kogo? A to jest moja sprawa. Będziemy zresztą pewnie też o tym rozmawiać, ale my nie zrobimy tego, co często w takich przypadkach się czyni, że na przykład wzywa się wyborców do głosowania na daną osobę, na pana Komorowskiego czy na pana Dudę, bo nasi wyborcy nie są naszą własnością, nie są niewolnikami, którzy dlatego pytam, mają słuchać. Dlatego pytam, co pan zrobi, a nie... Wszyscy się muszą zastanowić we własnym zakresie i we własnym sumieniu, ale ja będę pamiętał, że pan Bronisław Komorowski to jest ten prezydent, który podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny, że to jest ten prezydent, który podpisał ustawę podwyższającą VAT, co uderzyło przede wszystkim w polskie biedne rodziny. I będę pamiętał, że środowisko pana prezydenta Komorowskiego najbardziej atakowało nas i dalej atakuje i Magdalenę Ogórek. Natomiast jaką decyzję podejmę w końcówce, dużo będzie też zależało od debat, bo ja chciałbym zobaczyć zarówno pana Komorowskiego i pana Dudę, jak się ścierają i chciałbym wiedzieć, jakie oni mają ostatecznie poglądy i kto jest bardziej przekonujący. Kto mnie bardziej przekona w tych debatach? A jest coś do niepamiętania, czy też pamiętania, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę? Oczywiście, że jest. Pan Duda przecież reprezentuje ugrupowanie, które nam się kojarzy z tragiczną śmiercią Barbary Blidy. Pan Bronisław Komorowski podejmuje jakieś takie dziwne decyzje, referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Finansowania A jednak partii, odda pan głos ważny. Finansowania partii. Czyli i ten niedobry, i ten niedobry? Proszę pani, uważam, że trzeba brać udział w wyborach i nie trzeba uciekać w żadne tam głosy nieważne, tylko trzeba się zdecydować. Czekam na dwie debaty i na podstawie tych debat wyrobię sobie opinię. Bardzo dziękuję. To jeszcze nie ten moment, rozumiem, by zrealizować powiedzenie prawdziwych mężczyzn. Poznaje się nie po tym, jak zaczynają, ale jak kończą. To jeszcze nie jest koniec pana w polityce. Prawdziwi mężczyźni nigdy nie kończą. O, coś nowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Leszek Miller, Beata Michniewicz. Do usłyszenia.